chce wrócić do domu tak szybko, jak to możliwe. Sally Horner, 21 marca 1950 roku. Lolita od lat budzi ogromne kontrowersje. O problemach wydawniczych Nabokowa i samej książce możecie posłuchać na moim kanale. Jeśli widzieliście tamten odcinek, zapewne wiecie, że jest ona inspirowana prawdziwą historią Sally Horner. Choć nie do końca. Sam Nabokow zarys książki zaczął wiele lat wcześniej, a problematykę, o jakiej będziemy mówić, poruszał w swoich opowiadaniach wielokrotnie. Mimo to, to właśnie historia Sally silnie wpłynęła na to, że swoje dzieło ukończył w specyficzny dla twórcy sposób, oddając jej cześć. Książka pisana z perspektywy sprawcy może budzić w nas, odbiorcach, skrajne emocje. Źle czujemy się z tym, że książkę czyta się dobrze. Źle powinno się nam żyć z kultem nimfetek i lolitek. Nie ma też usprawiedliwienia dla dorosłych mężczyzn, którzy czują się uwiedzieni przez dzieci. I choć nie to autor miał na myśli, wielu mu zarzuca, że napisanie tak dobrze książki na ten temat staje się niejako dowodem na to, że daje on przyzwolenie na tego typu zachowania. Perspektywa, z jaką przychodzi się nam mierzyć, jest trudna, jak historia każdej nieletniej ofiary. Tendencja do obwiniania ofiar, które nie krzyczą głośno, jest bardzo ludzka. Ciężko nam zrozumieć, że ofiarę wiąże ze sprawcą często silna więź, oparta na strachu, który jest silniejszy niż może nam się z pozoru wydawać. Historia Florence Sally Horner jest właśnie taką historią, historią opartą na strachu. 18 kwietnia 1937 roku w Trenton na świat przyszła Florence Sally Horner, córka Katrin Goff i Russella Hornera. Była drugą córką Ellie, która wychowała 11 lat starszą Susan z poprzedniego związku. Ojciec Susan prawdopodobnie był żonaty z inną kobietą, choć według niektórych dokumentów kobieta była zamężna z niejakim Albarą. Jednak to Ella z doraźną pomocą rodziców wychowywała córkę, która po urazie głowy zaczęła mówić dopiero koło 5 roku życia. Ze względu na stan zdrowia rodziców Ella przeniosła się do Prospect Town, aby im pomagać i tak poznała przyszłego ojca drugiej córki Russella Hornera, operatora dźwigu, wdowca z synem Russellem Juniorem. Para nie pobrała się, gdyż mężczyzna po śmierci pierwszej żony wziął ponownie ślub i mimo rozstania nie kłopotał się rozwodem. Żył z Ellą jak mąż z żoną, a przed przyjściem na świat Sally jego syn ożenił się i nigdy nie poznał młodszej siostry. Związek Ellie i Russella daleki był od ideału. Jej starsza córka wspominała przemoc, której na szczęście nie pamiętała Sally, ponieważ Ella zdecydowała się zabrać córki i przenieść do Camden na 944 Linden Street. Russell podróżował po New Jersey w poszukiwaniu pracy, co nie przyniosło żadnego skutku. Dodatkowo tracił prawo jazdy i był zmuszony zamieszkać na farmie swoich rodziców. Ostatecznie pozbawił się życia 24 marca 1943 roku, tuż przed 6 urodzinami Sally. W tym samym roku, 2 miesiące wcześniej, zmarł ojciec Ellie, 4 lata po swojej żonie. I tak 16-letnia Susan porzuciła szkołę, by zacząć pracę w fabryce, a już niebawem poznała przyszłego męża, Alvina Panaro, za którego wyszła zaraz po skończeniu 18 lat, 17 lutego 1945 roku. Po skończonej wojnie para zaczęła wspólnie prowadzić szklarnię jego rodziców. W tym czasie jej młodsza siostra Sally Horner była zwykłą 11-latką. Wraz z samotnie wychowującą matką mieszkała w Camden w New Jersey przy 944 Linden Street. Świat podnosił się po II wojnie światowej, a Ella ciężko pracowała, aby poradzić sobie finansowo. Mimo to Camden było wspaniałym miejscem dla dorastających dzieci. Wiece w ratuszu i imprezy towarzyskie w ramach socjalnych eventów UMCA wzbudzały zachwyt dzieci. Lokalna społeczność, imigranci z Irlandii, Niemiec czy Polski byli aktywną i zżytą społecznością. U jej sąsiadów można było dostać polską kiełbasę u Jakolskiego i świeży domowy chleb w Morty Bakery. Dzielnica z jednej strony spokojna, z drugiej zapewniała dostęp do atrakcji jak Cornelius Martin Park czy Most Franklina łączący Camden z Filadelfią. Ella była szwaczką i często brała nadgodziny, żeby załatać domowy budżet, co zasmucało Sally, która nienawidziła wracać do pustego domu. Jej nauczycielka Sarah Hanlin często odprowadzała ją po szkole i słuchała jej zwierzeń. Dziewczynka narzekała na brak ojca, obecności matki, która po powrocie do domu była zawsze zmęczona i jakby nieobecna. Cieszyła się, że będzie ciocią, choć nie do końca wiedziała, na czym będzie polegała jej rola. Ale nie problemy finansowe były powodem tego, że w marcu 1948 roku Sally weszła do Woolroft na Broadway and Federal w swoim mieście i ukradła notatnik wart 5 centów. Zrobiła to z bardziej prozaicznej przyczyny, w wyniku zakładu z rówieśnikami w ramach tak zwanego chrztu.
Nigdy niczego wcześniej nie ukradła, dlatego jej ekipa uważała, że dla dobrej uczennicy, prezeski Dziecięcego Czerwonego Krzyża, ulubienicy nauczycieli, będzie to banalne zadanie. Nikt w sklepie nie podejrzewałby dziewczynki, która przychodziła tu na zakupy do szkoły lub po ulubione słodycze, o kradzież. Nikt nie podejrzewał też, że od kilku tygodni śledzi ją pewien mężczyzna. I to jego dłoń poczuła na swoim ramieniu, gdy była przekonana, że jest już bezpieczna. Przerażona odwróciła się i zobaczyła mężczyznę w średnim wieku, który powiedział jej tylko: jestem agentem FBI i jesteś aresztowana. Sally, jak większość dzieci w jej wieku, w takiej sytuacji była przerażona. Mężczyzna wskazał jej drogę do ratusza, mówiąc, że to właśnie tam załatwia się takie sprawy, wysyłając dzieci do poprawczaka. Chyba nie muszę mówić, że dziewczynka była coraz bardziej przerażona i się rozpłakała. Jedyne, co wiedziała o tego typu miejscu, to fakt, że jest straszny. Jednak mężczyzna nagle stał się miły i łagodny, mówiąc, iż ma szczęście, że to właśnie na niego trafiła. Wystarczy, że od czasu do czasu zgłosi się do niego z raportem i okaże trochę wdzięczności. Cokolwiek to miało oznaczać, zdało się uspokoić na chwilę dziewczynkę, nie musiała też martwić swojej ciężko pracującej mamy tym, co się stało. Tylko mężczyzna zniknął. Miesiące mijały bez wieści od agenta FBI. Sally z powodzeniem ukończyła 5. klasę szkoły podstawowej w Northeast School, kontynuowała wolontariat w lokalnym szpitalu. Jej nauczycielka wystawiła jej wspaniałą opinię, znając dobrze sytuację dziewczynki, nie mogła wyjść z zachwytu nad jej osiągnięciami. W połowie czerwca 1948 roku, wracając z zakończenia roku szkolnego, ponownie spotkała na swojej drodze agenta FBI. Mężczyzna bez większych problemów przekonał ją, że musi jechać z nim do Atlantic City na zlecenie rządu. Jeśli brzmi to dla was absurdalnie, pamiętajcie, że była to ufna 11-latka, która nie wychowała się w dobie internetu, a ciążący na niej sekret spowodował, że z nikim się nim nie podzieliła. Wstydliwy problem, budzący poczucie wstydu i strach. Te emocje potrzebne każdemu, jak inne, nie powinny determinować wychowania. Bo gdyby nie silny strach przed karą za to, co zrobiła, prawdopodobnie nigdy nie doszłoby do tego, co miało wydarzyć się później. Mężczyzna dodatkowo uspokoił ją, mówiąc, że nie muszą mówić nic jej mamie o prawdziwym celu ich podróży. Zadzwonił do domu Sally, przedstawił się Ellie jako ojciec dwóch koleżanek szkolnych dziewczynki, przyjaciółek Frank Warner, by zaprosić ją na wspólne wakacje wraz z rodziną. Kobieta nie mogła zapewnić córce tygodniowych wakacji w Atlantic City. I co prawda zmartwiło ją, że dziewczynka nie wykazywała jakoś specjalnego entuzjazmu z powodu wyjazdu, nie miała jednak czasu o tym myśleć. 14 czerwca 1948 roku Ella odprowadziła Sally na autobus, całując ją na pożegnanie i upewniając się, że weszła do prawidłowego autobusu. Zobaczyła jedynie zarys mężczyzny, obok którego usiadła dziewczynka. Szybko odpędziła od siebie myśl, że nie dostrzega ani jego córek, ani żony. Już pierwsze listy i telefony szybko ją uspokoiły i uśpiły jej czujność. W tym czasie dziewczynka spędzała całkiem normalne wakacje z Frankiem. Pewnego lipcowego dnia młode małżeństwo Robert Jen Fair wraz z rodziną i znajomymi wybrało się na wycieczkę w kilka samochodów na wschodzie Atlantic City. Niestety na trasie 40 parze, która jechała z dziećmi, pękła opona. Samochód wypadł z drogi. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Szybko też doczekali się pomocy. Mężczyzna w średnim wieku, który przedstawił się jako Frank LaSalle wraz ze swoją córką Sally, zabrali ich ze sobą do najbliższego przydrożnego telefonu, by mogli wezwać pomoc. Zjedli wspólnie w przydrożnym barze hamburgery. Robert zauważył, że ojciec z córką znali się z obsługą, która mówiła do nich po imieniu. Frank nie przystał na doraźnej pomocy. Zabrał wszystkich na plażę i zaoferował pomoc w naprawie samochodu. Sally bawiła się z ich córką Barbarą, mówiła do mężczyzny tato, a ten utrzymywał, że po rozwodzie z żoną zajmuje się córką w okresie wakacji. To, co zaniepokoiło nieco Roberta, to fakt, że w pewnym momencie pozwolił pojechać córce wraz z Sally i Frankiem do ich domu, aby się umyły, ale ci długo nie wracali. Gdy minęło około 1,5 godziny, a z pomocą przyjechał ojciec Roberta, planowali już jechać szukać córki. Zobaczyli jednak mężczyznę wracającego z dziewczynkami. Pojechali razem do warsztatu blacharskiego w Atlantic City, gdzie miał pracować Frank. O ironio, miejsce to znajdowało się naprzeciw komisariatu policji, a mężczyzna pomógł im z naprawą samochodu. Sally zaprosiła nawet na weekend Barbarę, ale Ferrowie odmówili i pewnie nie wracaliby do tej sytuacji, gdyby nie to, o czym grzmiały gazety jakiś czas później. Ella w tym czasie martwiła się o córkę, jednak uspokajały ją listy i rozmowy telefoniczne, dlatego zgodziła się też, by ta została na kolejny tydzień wakacji. Niestety,
Po 3 tygodniach kobieta utraciła kontakt z córką. Zmartwił ją dodatkowo list zwrotny, gdyż oznaczało to, że dziewczynka nie przebywała już pod wskazanym adresem. Nie pocieszył też list, który przyszedł 31 lipca, gdzie Sally pisała o tym, iż udała się z panem Warnerem do Baltimore i nie wróci na koniec tygodnia. Szczególnie, że zakończyła go słowami: nie chcę już więcej pisać. Ella nie mogła udawać, że to normalne. Z treści listu wynikało jasno, że dziewczynka woli udać się z dorosłym mężczyzną do Baltimore. Nie wspomniała przecież o jego córkach, zamiast wrócić do domu, gdy jej siostra miała niebawem rodzić. Kobieta zrozumiała przykrą prawdę. Jej córce groziło niebezpieczeństwo. Nie zwlekając, zadzwoniła na policję. Policja zareagowała szybko. Detektyw Joseph Schultz wysłał 2 detektywów, Williama Martena i Marshalla Thompsona, do Atlantic City, by sprawdzili, gdzie przebywa dziewczynka. Mężczyźni 4 sierpnia udali się pod adres, pod którym Sally kontaktowała się z matką. Gospodyni, Miss McCord, przyznała, że mieszkał tu pan Warner z córką Sally. Mężczyzna pracował na stacji, jednak z dnia na dzień zniknął z pracy, nie odbierając nawet wypłaty. Zostawił nawet kapelusz i część bagaży. Wśród nich znaleziono zdjęcie dziewczynki na huśtawce, którego Ella wcześniej nie widziała. W 1948 roku nikt nie posiadał tylu zdjęć co teraz, więc nie dziwne, iż zwróciło to uwagę matki Sally. Na zdjęciu Sally w białej sukience, skarpetkach i czarnych butach siedziała uśmiechnięta na huśtawce, patrząc prosto w obiektyw. Jej spojrzenie budziło jednak skrajne emocje, jakby chciała wypaść dobrze, ale nie do końca wiedziała, jak to zrobić. Zdjęcie prawdopodobnie wykonał Frank. Policja zabrała je do Camden, by rozesłać kopię dalej. To w tym ciężkim czasie w sierpniu na świat przyszła córka Susan, wnuczka Eli. Radosną sytuację przyćmiło niestety porwanie Sally i niepewność o jej zdrowie i życie. Policja nie miała też wątpliwości, że to Frank LaSalle, który opuścił więzienie zaledwie 6 miesięcy wcześniej, po tym jak był zatrzymany za wykorzystywanie 5 nieletnich między 12 a 14 rokiem życia, porwał dziewczynkę. Ella nie była w stanie wyjaśnić, dlaczego zaufała obcemu mężczyźnie, z którym rozmawiała przez telefon, ale jej sytuacja życiowa wiele tłumaczyła. Samotna, bez wsparcia w wychowaniu córki kobieta wolała wierzyć w świat, gdzie mogła zapewnić córce wakacje, a ta nigdy wcześniej nie zawiodła jej zaufania. 5 sierpnia 1948 roku policja w 8 stanach szukała porwanej 6 tygodni wcześniej dziewczynki. Zdjęcia z Sally obiegły Salt Lake City, Utah, Rochester, New York i lokalne gazety takie jak Camden Courier, Post czy Philadelphia Inquirer. Kiedy rodzina Fur zobaczyła zdjęcie znajomej dziewczynki w gazecie, była w szoku. Robert od razu zadzwonił na komisariat w Camden, gdzie opowiedział o zdarzeniach z lipca. Gdy minął czas wakacji, policjanci i detektywi jeden po drugim tracili nadzieję na odnalezienie dziewczynki żywej, jednak detektyw Marshall Thompson nie poddawał się. Utalentowany pianista pracował w policji od 20 lat. W wyniku awansu od roku był detektywem. Sprawa dziewczynki bardzo go poruszyła, sam był ojcem do tego związanym z Camden. Jego ojciec był tam sędzią pokoju, a dziadek zasiadał w pierwszej radzie miejskiej. Mężczyzna był zaangażowany w życie rodzinne i społeczne. Dlatego, mimo sceptycyzmu kolegów z pracy, wciąż wierzył, że Sally się odnajdzie. Co jakiś czas jakiś informator dzwonił na komisariat, ktoś widział Franka z dziewczynką w Filadelfii, w północnych kurortach New Jersey i w restauracji Harrowfield, jednak był to kolejny trop prowadzący donikąd. Thompson był w stałym kontakcie ze stanową policją oraz FBI. Mężczyzna pracował bez wytchnienia, często rezygnując z takich rozrywek jak sen. Odnalazł pierwszą żonę mężczyzny w Portland oraz drugą mieszkającą w Delaware z mężem, córką z pierwszego małżeństwa oraz nowonarodzonym synem. Żadna z kobiet nie wiedziała, gdzie przebywa obecnie mężczyzna, ale druga ze szczegółami opowiedziała o trudach małżeństwa z mężczyzną oraz stosowaniu przez niego przemocy domowej. Detektyw podczas wakacji udał się do Trenton, obserwując, czy Frank nie szuka pracy w okolicy. Niestety, to nic nie dało. Każdy trop okazał się być fałszywym. Ale w tym czasie, w nieco inny sposób, chory umysł mężczyzny próbował zgłębić również pewien pisarz. Nabokow, co czynił niezmiennie od ponad 20 lat. Przed Lolitą często poruszał ten temat w swoich dziełach, jednak nigdy na taką skalę. Choć już w wydanej w 1926 Marszeńce czy opowiadaniu Bajka widać, że temat ten nurtował go od początku kariery pisarskiej. Jego wiersz Lilith budzi dreszcz obrzydzenia podczas czytania i choć sporo osób zauważa pierwowzór Lolity w Czarodzieju, jego ostatniej rosyjskojęzycznej noweli, tak, motyw ten, jak już powiedziałam, przewijał się przez jego twórczość od samego początku, co jakiś czas wracając. I choć wielu podejrzewało u niego ciche przyzwolenie
a wręcz głośną pochwałę dla takich czynów. Otwarcie zawsze krytykował wiktoriański styl życia oraz Karola, autora Alicji w Krainie Czarów, za jego fascynację nieletnimi dziewczętami. Ale poszukując pierwowzoru Humberta Humberta w życiu autora, można trafić na wiele innych postaci przed LaSalle'em, również w środowisku akademickim. Sam LaSalle, jak wiemy, nie był wykształconym erudytą, nigdzie nie pracował zbyt długo i jedynie jako robotnik, bo LaSalle nie lubił się uczyć, a najlepszy był w życiu historii o sobie. Gdyż wyjątkowo trudno zweryfikować fakty z jego prawdziwego życia i przyczynę zachowań wobec dziewczynek. Kompulsja, potrzeba władzy, bez względu na to nie tylko Sully zafundował piekło. Wszystko, co o nim właściwie wiemy, niekoniecznie jest stuprocentową prawdą. Prawdopodobnie urodził się 27 maja 1895 roku. Nie wiadomo, kto był jego rodzicami i gdzie naprawdę się urodził. Twierdził, że służył w więzieniu federalnym w Kanadzie w latach 1924-28, ale nic tego nie potwierdza. Często zmieniał nie tylko miejsca zamieszkania, ale i dane osobowe. Jego najpopularniejszy pseudonim to Frank Fogg, który nosił, gdy w 1937 miał żonę i 9-letniego synka w New Jersey. Jego żona prawdopodobnie uciekła z mechanikiem, on sam zniknął tydzień później z nową żoną, Dorothy Dare. Jak widać, długo nie szukał pocieszenia. Była od niego ona 2 razy młodsza, miała wtedy zaledwie 18 lat. Poznał ją podczas karnawału. Dorothy była najstarszą z 6 dzieci, wychowywał ją despotyczny ojciec, więc chętnie uciekła z takiego domu. Cóż, nie wiedziała też, na co się pisze. W każdym razie Frank i Dorothy wzięli ślub niemal natychmiast, co rozświeczyło jej ojca. Sprawdził on dokładnie mężczyznę, który podobno nie rozwiódł się z poprzednią żoną. Mężczyzna popełnił błąd. Zgłaszając sprawę policji, dodał, że jego porwana córka ma zaledwie 15 lat, co mijało się z faktami, ale parę na jakiś czas zatrzymało. Mężczyznę umieszczono w więzieniu Haddonfield w New Jersey, gdy okazało się jednak, że Dorothy ma 18 lat, a małżeństwo jest ważne, para ostatecznie przeniosła się do Atlantic City i w 1939 roku urodziła się im córka. Ale już rok później policja zapukała do domu Franka zatrzymać go za bigamię. Ostatecznie uniewinniono mężczyznę, jednak niespełna rok później zatrzymano go z inną kobietą w samochodzie. Mężczyzna unikał też płacenia alimentów na córkę. Jednak pierwsze niepokojące doniesienia na temat mężczyzny dochodzą z 10 marca 1940 roku, gdy sierżant Edward Shapiro, Thomas Carroll i Donald Watson natknęli się późnym wieczorem na 12-letnią dziewczynkę, która zeznała, że była umówiona na randkę z 40-latkiem, który przedstawił się jej jako Frank LaSalle i zmusił do intymności oraz poznania z 4 koleżankami pod groźbą opowiedzenia o wszystkim jej mamie. Ostatecznie ustalono, że najstarsza z dziewczynek miała zaledwie 15 lat. Sierżant Wilkie Swore wydał nakaz aresztowania mężczyzny, który zniknął, ponownie legitymując się nazwiskiem Fogg. Zatrzymano go w lutym 1943 roku. Mężczyzna nie przyznał się do winy, ale w marcu sędzia Bartholomew Sheen skazał go na 2,5 roku więzienia za każdy gwałt, którego dokonał, do odbycia w więzieniu stanowym Trenton. W zaistniałej sytuacji Dorothy wróciła do domu rodzinnego i złożyła pozew rozwodowy, zarzucając mężowi cudzołóstwo, wymieniając wszystkie jego ofiary w pozwie złożonym w 1944 roku. Mężczyzna napisał do żony jeszcze list, jednak ta z jakiegoś powodu nie zmieniła zdania, podtrzymując to, że chce się z nim rozwieść. I tak, 21 sierpnia podczas rozwodu Dorothy otrzymała pełne prawo do opieki nad córką, a wyrok uprawomocnił się 23 listopada. Mężczyznę wypuszczono 18 czerwca 1944 roku, zaledwie po 14 miesiącach odbywania kary. Nie pytajcie mnie dlaczego, ja też tego nie rozumiem. Zamieszkał w pokoju na Broadwayu i został zarejestrowany jako przestępca, mimo to zdarzało mu się być karanym w tym okresie również za przestępstwa finansowe. Bo kiedy narzekamy na to, co się dzieje w polskim systemie prawnym, to czasami się zastanawiam, czy po prostu trawa nie jest zieleńsza na trawniku sąsiada. Ostatecznie mężczyzna wrócił do więzienia 18 marca 1946 roku, by opuścić je 15 stycznia 1948. Wtedy za swój kierunek obrał właśnie Camden, gdzie udał się i zaczął śledzić zaledwie 10-letnią dziewczynkę. I tak, chodziło o Sully Horner. Wracając do 1948 roku, po wakacjach Ella znalazła lepszą pracę, dzięki czemu nie bała się odłączenia tak ważnej w tym czasie dla niej linii telefonicznej oraz zawsze mogła mieć zapalone światło w razie gdyby dziewczynka wróciła do domu. W grudniu udzieliła wywiadu Philadelphia Inquirer, ponieważ były to dla niej wyjątkowo ciężkie święta, święta bez córki i nawet 5-miesięczna wnuczka Diana nie przywróciła jej pełni radości z bycia babcią.
kobieta wyznała w wywiadzie, że nie może być zła na córkę, czekała tylko na jej powrót. W 1949 roku dorzucono również Frankowi zarzut porwania, za co groził mu znacznie dłuższy wyrok, a sprawa w mediach powoli cichła. Rodzina nie wiedziała, co ma robić. Susan zajmowała się córką i jej mąż szklarnią, a Ella mieszkała pod tym samym adresem, czekając na Sally. Życie bez ukochanej córeczki było dla niej koszmarem. Nie potrafiła spać, wciąż prała jej ubrania, aby były czyste, gdy wróci do domu, lub siadała wśród jej zabawek, czekając, aż wróci. Życie Ellie jej nie oszczędzało. Miała problemy z pracą, brakowało jej pieniędzy na rachunki, zdarzało się, że odłączano jej telefon czy prąd. Żeby związać koniec z końcem, Ella jeździła do Florence opiekować się wnuczką. Co istotne dla całej sprawy, gdy Sally zaginęła, mianowano nowego prokuratora w Camden, Michela Cohena, który dzielił wcześniej etat prokuratora również z innymi zajęciami związanymi z działalnością w Partii Republikańskiej. Mężczyzna miał spory staż zawodowy od prywatnych praktyk prawniczych po Sądzie Najwyższego. Odznaczał się on ogromną pracowitością, klasą i zainteresowaniem sztuką. Jako prokurator szybko zyskał w oczach lokalnej społeczności. W 1948 roku Camden świetnie rozwijało przemysł filmowy, fonograficzny, technologiczny czy wojskowy. To właśnie zaginięcie Sally zdawało się burzyć ten niejako piękny obrazek. Niestety, w 1949 roku wydarzyło się coś, co przyćmiło historię zaginięcia Sally. 6 września Howard Barton Unruh, 28-letni weteran II wojny światowej, odbył tak zwany spacer śmierci, dokonując masowej strzelaniny, co na zawsze zmieniło obraz miasta. To właśnie ta sprawa przysporzyła Michelowi Cohenowi ogromnej kariery nie tylko na rynku krajowym, ale nawet można powiedzieć, że światowym, ponieważ do dzisiaj o tej sprawie dużo się opowiada. Jednak w tym czasie w życiu Sally działo się coś zupełnie innego. Wraz z Frankiem wyjechali do Baltimore, a w busie siedziała obok nich niejaka pani Robinson, którą LaSalle opisał dziewczynce jako swoją asystentkę. Jednak po przyjeździe na miejsce kobieta jakimś cudem zniknęła i nikt nigdy nie dotarł do tego, kim naprawdę była. Mężczyzna wraz z dziewczynką początkowo mieszkał w samym centrum miasta. Możliwe, że zwiedzali piękną okolicę, pomnik Waszyngtona czy wspaniałe biblioteki, które tak kochała dziewczynka. Jedno jest niestety pewne, to właśnie tutaj mężczyzna zaczął regularnie wykorzystywać dziewczynkę, choć oficjalnie wciąż figurował jako jej ojciec. LaSalle i Sally mieszkali tam od sierpnia 1948 roku do kwietnia 1949. Dziewczynka była protestantką, jednak chodziła do katolickiej szkoły imienia Świętej Anny. Tam nikt nie zadawał zbędnych pytań, nikt nie dziwił się, że uczniowie dochodzą w trakcie roku bez kompletu dokumentów. Frank zmienił jej imię na Madeleine LaPlante, jednak ta nie zająknęła się słowem do nikogo z rówieśników czy nauczycieli. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że była przerażona, przekonana o sile i wszechwiedzy mężczyzny. Dlatego grzecznie chodziła na zajęcia do szkoły, później na obiad i do zaprzyjaźnionej jadalni. W szkole jej czas był bardzo zorganizowany, zaczynał się od porannej mszy i modlitwy, później oczywiście były lekcje. Prawdopodobnie po lekcjach zdarzało się jej zachodzić do pobliskiego parku Mount Park. W marcu 1949 roku Frank powiedział dziewczynce, że FBI przydzieliło mu nową sprawę. Dziewczynka nie mogła wiedzieć, że prawdziwą przyczyną tego zdarzenia była zmiana zarzutów prokuratora Michaela Cohena wobec mężczyzny i tak od 13 marca groziło mu od 13 do 30 lat więzienia, a policja miała lepiej przyjrzeć się sprawie. Baltimore przestało być bezpieczne. Kolejnym celem okazało się Dallas, które dzieli od Baltimore 1366 mil autostrady 81 i 40, którymi dziś jechałoby się około 20 godzin. Ale wtedy obie te autostrady nie istniały, więc podróż była znacznie bardziej uciążliwa. Dotarli więc do Dallas 22 kwietnia 1949 roku. Zamieszkali tam w dobrze utrzymanym parku przyczep, gdzie większość mężczyzn pracowało wykonując proste prace robotnicze, a kobiety zostawały w domu zajmując się dziećmi. Taka bliskość z sąsiadami teoretycznie powinna ich zbliżyć do lokalnej społeczności, jednak tutaj również nikt nie zadawał zbędnych pytań. Dziewczynka nazywała się teraz Florence Planet. On sam nazywał się LaPlante i wysyłał dziewczynkę do Akademii Matki Bożej Dobrej Rady na Marolles Avenue i zaczął pracę jako mechanik. Dziewczynka miała naprawdę dobre wyniki szkolne, nie zwracała też szczególnej uwagi sąsiadów. Miała pieska oraz zawsze była dobrze ubrana. A mężczyzna chętnie kupował jej różne słodycze i prezenty. Gdyby nie to, co kryło się za drzwiami przyczepy, można by pomyśleć, że miała wspaniałe życie. Mężczyzna zabierał ją na basen, zakupy, obiady na mieście. Żona jego kolegi z pracy, Dala Kagmastera, wspominała po latach, że dziewczynka zdawała się mieć wspaniałe życie.
podobnie jak kilka innych osób, które ich poznały. Choć faktycznie ktoś zaczął zauważać, że z dziewczynką jest coś nie tak. Możliwe, że zaczęło się to w momencie, gdy dziewczynka po operacji wyrostka siedziała sama w przyczepie, gdy Frank był w pracy. Po 7 dniach w teksańskim szpitalu kolejne dni spędzała w domu, cierpiąc z bólu. Mężczyzna nie był zadowolony, że jak to ujął, dziewczynka porusza się jak starsza kobieta. Ta za to mogła w końcu czuć się trochę wolna. Czas spędzała właściwie sama, oglądała bajki, odpoczywała, ale po prostu poczuła trochę wolności. Ale dlaczego chociażby w szpitalu nic nikomu nie powiedziała? No, może dlatego, że prawdopodobnie nikt by jej nie uwierzył, gdy zatroskany ojciec jej doglądał. Jednak, jak się okazało z czasem, ten stan nie trwał wiecznie. Ruth Janisz, mieszkająca w sąsiedztwie od grudnia 1948 roku wraz z mężem i dziećmi, miała niebawem poznać sekret dziewczynki. Rodzina Janisz od lat podróżowała po kraju za pracą George'a, którego dobrze płatna praca niespecjalnie się trzymała. Sama Sally szybko zdobyła serce rodziny, chociaż miała już 12 lat, bawiła się z córkami pary, które miały kolejno 6 i 7 lat i to właśnie Ruth zauważyła pierwsza coś niestosownego w relacjach dziewczynki z mężczyzną. I choć, jakby to powiedzieć, sama miała wystarczająco dużo problemów na głowie, a te najgorsze przeżycia na szczęście Sally miała już za sobą, wciąż przecież żyła z mężczyzną, który wyrządził jej tak wiele krzywdy. Wracając jeszcze na chwilę do Ruth, jej życie naprawdę nie było usiane różami. Mąż nie przynosił wystarczająco dużo pieniędzy, aby rodzina mogła się swobodnie utrzymać. A ona przecież rodziła dziecko za dzieckiem. Mężczyzna był zresztą jej trzecim mężem i początkowo wydawał się zbawieniem od ciężkiego życia, jednak okazało się, że jest on kolejnym niewydolnym, zdradzającym i nie dającym miłości mężczyznom. Ruth była już zmęczona. W 1949 roku miała 33 lata, choć utrzymywała, że zaledwie 31. Bez względu na to, jak sfrustrowana i zmęczona życiem była, mimo zniszczenia organizmu, jakie niosło za sobą rodzenie dzieci rok po roku i szukania miłości u kolejnego męża, potrafiła zwrócić uwagę na to, czego nie zauważył nikt wcześniej. I nie mówimy tutaj przecież o tygodniu czy dwóch, tylko o 2 latach tułaczki. Pierwsze, co zaczęło niepokoić kobietę po powrocie ze szpitala dziewczynki, to jej smutny uśmiech, a nawet sposób, w jaki szurała chodząc po przyczepie. Kobieta coraz wyraźniej widziała, jak Frank jest zaborczy względem dziewczynki, która nie miała przyjaciół w swoim wieku. Łatwiej było zauważyć fakt, że do tej pory wychodziła jedynie do szkoły i w obecności mężczyzny nie odwiedzali jej rówieśnicy. Ruth próbowała porozmawiać z dziewczynką, ale ta nie odważyła się nic powiedzieć. Jednak nie zostawiła tego i gdy w 1950 roku rodzina z powodu kolejnych problemów z pracą George'a miała ruszyć w kolejną podróż, kobieta zaproponowała Frankowi, że powinni ruszyć z nimi do San Jose w Kalifornii, gdzie były widoki na lepszą pracę. O dziwo, mężczyzna się zgodził, uznając, że może to go z powrotem zbliży do Sally. Nie bez znaczenia była też szansa lepszego zarobku. I tak oto ruszyli w ponad tygodniową podróż. Ale o dziwo, to już przed podróżą coś w Sally pękło. Tuż przed wyjazdem wyznała przyjaciółce o relacji, jaka łączyła ją z ojcem. Przyjaciółka wychowana w duchu katolickim powiedziała jej, że powinna zaprzestać trwania w grzesznej relacji. Ta zaczęła więc odrzucać zaloty Franka i nie wiadomo, czy to fakt, że miała już prawie 13 lat, czy to, że mężczyzna sobie roił i ich relacja jest, no właśnie, nie wiem, może roił sobie, że ich relacja nie jest przemocą psychiczną, społeczną i seksualną, zabrana z własnego domu, regularnie wykorzystywana przez mężczyznę, bez szansy na normalne dorastanie w bezpiecznych warunkach Sally. Cóż, na pewno nie była jego narzeczoną i nie wynagrodziłby tych krzywd, których doznała ani piesek, ani nowe ubrania, czy cokolwiek innego. To, co Frank zrobił Sally, pozostawia po sobie bliznę, która nigdy nie znika. I w takim wypadku nie znajduje się żadnego wytłumaczenia. Nie ma znaczenia to, że dziewczynka, powiedzmy, że dobrowolnie, bo silnie zmanipulowana przez mężczyznę, udała się z nim w tą podróż, czy fakt, że nic nie powiedziała, bo musicie zrozumieć jedno, ofiary przestępstw, ofiary nadużyć, ofiary tak silnych nadużyć nie są bardzo często w stanie powiedzieć, co im się dzieje, boją się, ponieważ jako ofiary często obwinia się je za to, co się działo. I choć czasy trochę się zmieniły, wciąż wielokrotnie słyszę, że to kobieta sprowokowała mężczyznę do jakiejś sytuacji.
A my przecież teraz mówimy o zaledwie 11-letniej dziewczynce, kiedy historia miała swój początek. Frank miał jednak dość zawiłą osobowość, bo mimo frustracji, jaką odczuwał, nie naciskał nigdy więcej na dziewczynkę, która grzecznie, udając nadal jego córkę, dojrzewała do zmiany swojej sytuacji. 21 marca 1950 roku, gdy mężczyzna udał się w poszukiwaniu pracy, Sally zamiast do szkoły udała się do przyczepy Ruth Janisz, która zaprosiła ją do siebie. Kobieta wiedziała, że ma kilka godzin, aby porozmawiać z dziewczynką. Wiedziała też, że tym razem nie odpuści. Nie wiadomo, czy to zmiana miejsca zamieszkania, czy zbliżające się 13 urodziny dziewczynki lub po prostu zmęczenie tajemnicą sprawiły, że w pewnym momencie zaczęła mówić. Opowiedziała o swojej prawdziwej rodzinie i o tym, że Frank nie jest jej ojcem. We łzach mówiła o tym, że tęskni za siostrą i matką, których nie widziała już 2 lata. Mimo że historia ta przypominała raczej scenariusz koszmarnego, popapranego filmu, Ruth wierzyła w każde słowo dziewczynki. Pokazała Sally, jak wykonać telefon na odległy dystans. Przypomnę tylko, że mamy rok 1950 przed epoką cyfryzacji i wykonanie takiego telefonu nie byłoby tak łatwe jak teraz. Pierwszy numer, jaki oczywiście dziewczynka wykręciła, był telefonem do jej mamy. Niestety Ella nie mogła odebrać odłączonego telefonu, a Susan nie było w tym czasie u siebie w domu. Dopiero jej szwagier, Al Pandaro, odebrał telefon w pracy. Gdy usłyszał pytanie telefonistki, czy przyjmie rozmowę zamiejscową w San Jose w Kalifornii, musiał być w ogromnym szoku. Od razu zgodził się na rozmowę, zadając sensowne pytania, gdzie dokładnie jest dziewczynka, a połączenie, choć nie było idealne, pozwoliło mu przy mocnym wsłuchaniu się wszystko usłyszeć. Wszystko to, co było najważniejsze, żeby dokładnie ją zlokalizować. W trakcie tej rozmowy Sally wyznała, że bała się zadzwonić wcześniej oraz że jest w obecności zaufanej osoby, prosząc, by wysłano po nią FBI na wskazane miejsce. Nie zapomniała też o tym, aby mężczyzna przekazał jej matce, że czuje się dobrze. Dziewczynka zamieniła jeszcze kilka słów z siostrą, lecz gdy tylko odłożyła słuchawkę, zbladła, odwracając się do Ruth, powtarzając: co zrobi Frank, kiedy się dowie, co zrobiłam? Kobieta uspokoiła ją, mówiąc, że już niebawem powinno pojawić się FBI lub nawet lokalna policja. Sally poszła więc do siebie i czekała. W tym czasie Al Pandaro zadzwonił na policję, prosząc do telefonu detektywa Marshalla Thompsona, który odsypiał właśnie nockę. Tak, ten najbardziej zaangażowany i wierzący w sprawę Sally mężczyzna w tym momencie nie mógł odebrać telefonu. Do telefonu poproszono więc Williama Martera, który natychmiast zadzwonił do nowojorskiego FBI, ostrzegając, że w wypadku Franka należy zachować szczególną ostrożność ze względu na jego historię. FBI skontaktowało się z biurem szeryfa w Santa Clara, gdzie obecny szeryf Howard Hornbuckle zajmował stanowisko od ponad 3 lat. Był bardzo związany z miastem, skończył miejscową szkołę i college stanowy, dołączając w 1931 roku do policji, gdzie spędził kolejnych 14 lat jako detektyw oraz kapitan. Dorabiał też jako instruktor bezpiecznej jazdy, a wygenerowane przez niego hasło „Śmierć zaczyna się po 40”, ostrzegające przed śmiercią za kierownicą, podchwyciły nawet krajowe media. Należy też dodać, że nie miał on łatwej drogi. Poprzednik na jego stanowisku stracił je z powodu nadużyć i przekupstwa, więc przed mężczyzną stał niejako obowiązek odbudowania wizerunku lokalnych służb. I robił to dobrze. Jako jeden z nielicznych współpracował z FBI bez lęku. Nie zależało mu też na zasługach, a efektach pracy. Na miejsce wysłał swoich zastępców. Gdy FBI było już w drodze, John Gibson, Frank Leva i Douglas Logan zastali Sally samą w przyczepie, która z miejsca poprosiła ich, aby zabrali ją przed powrotem Franka. Mężczyźni szybko ją uspokoili. Tym razem była w rękach prawdziwych funkcjonariuszy, którzy zabrali ją do aresztu dla młodocianych prowadzonego przez Lillian Nelson. W tym czasie policja wróciła, by czekać na powrót LaSalle'a. Porucznik Gibson nie zaczął z miejsca przesłuchiwać zestresowanej dziewczynki. Dziennikarzy odprawił z kwitkiem, mówiąc im, że nie jest to odpowiedni moment, aby cokolwiek powiedzieć. Gdy Sally się nieco uspokoiła, szeryf zabrał ją do pokoju przesłuchań. Dziś dziewczynka byłaby przesłuchiwana w obecności psychologa i przez kobietę. Przynajmniej taką mam nadzieję, a na pewno tak powinno to wyglądać w zgodzie z literą prawa w Polsce. Dodatkowo też chciałam zwrócić uwagę na to, że chociażby w Polsce ogranicza się ilość przesłuchań w tak dotkliwych sprawach, szczególnie w wypadku osób nieletnich. Dziewczynki i kobiety przesłuchiwane są przez kobiety w obecności psycholożki lub, jak ktoś woli, kobiety psychologa. I przyznam, że nie wiem, jak obecnie sprawa wygląda w Stanach, szczególnie, że jak wiadomo, poszczególne stany w USA różnią się od siebie w kwestiach prawnych. Ale wracając jednak do przesłuchania, Hornbuckle naprawdę świetnie sobie poradził ze sprawą. Nie naciskał, nie pośpieszał, pozwolił dziewczynce mówić.
I choć początkowo mówiła przez łzy, wpadała w histerię, spokojnie czekał, pozwalając jej na ujście tych emocji. Gdy Sally się nieco wyciszyła, opowiedziała całą historię od początku do końca, pomijając jednak to, co Frank robił jej za zamkniętymi drzwiami. Gdy mężczyzna zapytał wprost, zaprzeczyła. Jednak po badaniu lekarskim uznała, że musi powiedzieć niezaprzeczalną prawdę. Wszystko zaczęło się zaraz po przyjeździe do Baltimore i skończyło po rozmowie z koleżanką. Sally przyznała też, że mężczyzna był dla niej niemiły, gdy zabroniła mu relacji intymnej, ale nadal kazał nazywać się ojcem. Ona sama wielokrotnie podczas tej rozmowy podkreślała, że jej prawdziwy tatuś nie żyje i dobrze pamięta, jak wygląda i wie, że to nie jest Frank. Wyduszając siebie na końcu, że jak najszybciej chce wrócić do domu. Mniej więcej w tym czasie, koło godziny 13, Frank, wracając z poszukiwania pracy, wychodził z autobusu, udając się do przyczepy. Tylko zamiast Sally zastał tam 10 policjantów, którzy otoczyli go od każdej strony. Mężczyzna nie walczył, poddał się cicho. W więzieniu w San Jose opowiadał swoją wersję wydarzeń, przekonując, że jest prawdziwym ojcem Sally, a jej matka dobrze wie, gdzie i z kim przebywa dziewczynka. Tylko, że matką nie miała być Ella, a pani Horner, z którą miał 6 dzieci, dziewczynkę miał zabrać 4, a nie 2 lata wcześniej i to nie z Camden, a z Nowego Jorku. Utrzymywał, że nigdzie się nie ukrywał, a dziewczynka miała wszystko, czego potrzebuje. Mężczyzna rejestrował samochody na prawdziwe nazwisko, co w jego opinii przemawiało za nim w 100%. Wie pan, nic nie zrobiłem, żadnej zmiany danych osobistych, miejsca zamieszkania, przemocy seksualnej, ani porwania, bo rejestrowałem samochód na prawdziwe nazwisko. No kurczę, jak powiedziałby Daniel Midas do swoich robaczków, kochani, no niewinny, do tego grzeczny był i dzień dobry na klatce mówił. I naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego przesłuchujący go Gibson nie dawał rady w te brednie. Okej, nie wiem, acz się domyślam. Frank w końcu musiał zrozumieć, że nie ma szans w tej potyczce, więc zamilkł. Kiedy Ella Horner dowiedziała się, że Sally żyje, jest cała i zdrowa, zaniemówiła ze szczęścia, a fotografom i dziennikarzom, którzy dotarli na 944 Linden Street, powiedziała: chcę tylko, żeby wróciła do domu i zobaczyć ją ponownie. Jestem ogromnie wdzięczna i będę jeszcze bardziej, gdy zobaczę ją na żywo. Dodając to, co 48 roku. Cokolwiek zrobiła, wybaczę jej. Swoją drogą, co tutaj jest do wybaczenia, bo nawet jeśli mówimy o kłamstwie, którego użyła Sally, wynikało ono wyłącznie z lęku. Jeden z dziennikarzy lokalnej gazety, Jacob Weiner, w rozmowie z Ellen najbardziej zapamiętał obraz kobiety ściskającej jej zdjęcie córki znalezione w hotelu w Atlantic City, która mruknęła tylko: to zdaje się być tak dawno temu, dodając później: czuję wielką ulgę. Wiedziała, że minęło sporo czasu, wyrzucała sobie naiwność, gdy puściła ją na wakacje z obcym mężczyzną, nie rozumiała, dlaczego córka nie dzwoniła wcześniej. Przecież była taka inteligentna. Zapytana o Franka nie była w stanie nic powiedzieć. Obecna obok Susan zabrała głos, stwierdzając, że mężczyzna zasługuje na krzesło elektryczne. I choć osobiście nie jestem zwolenniczką kary śmierci i wyrażam tu tylko swoje zdanie na ten temat, ponieważ uważam, że jest to kara niehumanitarna, a wykonując ją stajemy się niejako sprawcami, tak trudno mi wyobrazić sobie, żeby rodzina pokrzywdzonych ofiar, szczególnie w tak dotkliwych przypadkach, myślała cokolwiek innego. Szczególnie, że Susan dopiero co odbyła kolejną rozmowę z siostrą, w trakcie której ta popłakała się, gdy usłyszała, że mała Diana tak bardzo przypomina ją z dzieciństwa. Ale problem Franka LaSalle'a był złożony. Nakazy poszukiwania go podlegały pod różne jurysdykcje, a po przewiezieniu przez kilka stanów został oskarżony o naruszanie ustawy Manna z powodu nielegalnego przewożenia dziewczynki przez granice stanów w niemoralnych celach. Prokurator Cohen nie próżnował. Podczas rozmowy telefonicznej z szeryfem Hornbackiem ustalił dalszy plan działania. Planował zwołanie rady przysięgłych, która oskarży LaSalle'a o nieuregulowane nakazy aresztowania i rozpocznie natychmiast postępowanie ekstradycyjne. W tym czasie komisarz Marshall Hall przewodniczył w postępowaniu dotyczącym ustawy Manna w Kalifornii. LaSalle miał już adwokata Manny Gomeza, jednak szybko miało się okazać, nie zdał on mu się na wiele. Przesłuchanie na podstawie oskarżenia prokuratora generalnego Franka Hensiego rozpoczęło się 23 marca o godzinie 10:30. Podczas przesłuchania ustalono, że nazwisko rodowe mężczyzny to najprawdopodobniej Frank LaPlante, a Sally podczas porwania nosiła imię jego prawdziwej córki i nazwisko Franka.
Dziewczynka płakała na myśl, że ma spotkać mężczyznę na sali rozpraw. Ostatecznie weszła na salę trzymając za rękę Miles Smithers. Frank nie odezwał się słowem na jej widok. Sally na pytanie, czy czegoś się boi, powiedziała tylko, że chce iść już do domu. Komisarz uspokoił ją, zapewniając, że jest bezpieczna, co nie zmienia faktu, że dziś 13-latka zeznawałaby zapewne w osobnym pomieszczeniu w obecności psychologa, nie będąc narażoną na patrzenie w oczy sprawcy. Przyznam, że nie wiem, jak wygląda to obecnie w Stanach, ale jeśli ktoś wie, z chęcią poczytam. Zastanawia mnie też, czy w tak istotnych kwestiach występują tu różnice w poszczególnych stanach USA, czy są jakieś arbitralne zasady. Wracając na salę rozpraw, Sari po raz kolejny musiała opowiedzieć swoją historię. Przyznam, że nie potrafię sobie wyobrazić, co musiała czuć w tym momencie. Obecnie, tak jak już wspominałam, w Polsce nikt nie narażałby dziewczynki na taki stres, przynajmniej w zgodzie z literą prawa. Osobiście sama byłam świadkiem w podobnej sprawie. Nie wchodząc w zbędne szczegóły, muszę przyznać, że ofiara była maksymalnie chroniona. W takich sprawach, ze względu na krzywdę, jakiej doznaje ofiara, bez względu na to, co myślimy na jej temat, czy jakie mamy wykreowane wyobrażenie, jak powinna zachowywać się ofiara, pamiętajmy o jednym. Mechanizmy reagowania na traumę są różne, a niezbędna poza pomocą prawną jest również pomoc psychologiczna. Powiem też coś, co wielu fanów true crime zaskoczy. Zdarza się oczywiście, że nagłośnienie w mediach jakiejś sprawy przynosi korzyści lub jest wręcz niezbędne do znalezienia sprawcy, jednak są sprawy, w których to właśnie nagłośnienie sprawy jest problematyczne. Pomijając najistotniejszy fakt, czyli krzywdę ofiary, sprawca dostaje sygnał, jakie informacje na jego temat są już dostępne, co ułatwia mu często ucieczkę. I sama osobiście kilkakrotnie spotkałam się zawodowo z taką sytuacją, gdzie ktoś próbując nagłośnić sprawę na przykład poszukiwanego sprawcy przestępstwa powodował tylko to, że wiedział on, gdzie ma w danym momencie uciekać. Zresztą troszeczkę podobnie uciekał Frank, ponieważ sprawa zaginięcia Sally była jednak sprawą medialną, chociaż tu akurat rozumiem bardzo dokładnie dlaczego. Wracając do sprawy Franka, komisarz utrzymał wyznaczoną wcześniej kaucję 10 tysięcy dolarów oraz nakaz przeniesienia Franka do więzienia hrabstwa San Francisco. Wycofał też zarzuty federalne, przekazując sprawę do stanu New Jersey. Przed powrotem do domu musiała nadal przebywać w czymś w rodzaju poprawczaka, tudzież naszego pogotowia opiekuńczego, jednak w odosobnieniu od pozostałych dzieci ze względu na fakt, że były one zdemoralizowane w przeciwieństwie do Sally. Mimo sytuacji dla dziewczynki był to całkiem przyjemnie spędzony czas, szczególnie, że wraz z opiekunką udała się m.in. na zakupy, gdyż jej ubrania były już nieco zniszczone. I choć miejsce naprawdę nie było idealne, a wiele osób prywatnych proponowało, że dziewczynka w oczekiwaniu na powrót do domu może zamieszkać u nich, nikt jednak nie miał pewności, że będzie to dla niej zwyczajnie bezpieczne. Policja nigdy nie odnalazła też tajemniczej pani Robinson, która miała z nimi odbyć część podróży. 23 marca o godzinie 14:20 ława przysięgłych w Camden oskarżyła Franka LaSalle o porwanie i uprowadzenie. 31 marca o godzinie 8:20 Sally wraz z Camdenem wsiedli do samolotu do Filadelfii. Dziewczynka w granatowym garniturze, bluzce w kropki i czarnych butach nie mogła doczekać się powrotu do domu. W tłumie ludzi Sally dostrzegła szwagra, zasmucona, że matka nie pojawiła się na miejscu. Na szczęście myliła się. Matka czekała na nią w samochodzie zastępcy prokuratora Williama Cahilla. Sally, gdy tylko wylądowali, chciała wyjść z samolotu, jednak prokurator kazał jej zaczekać, aż większość ludzi opuści samolot. Czekanie trwało dla niej wieczność. Mężczyzna musiał zapewnić jej jednak bezpieczeństwo. Gdy tylko pojawiła się na schodach samolotu, dostrzegła matkę biegnącą do niej z otwartymi ramionami. Na jej twarzy pojawił się uśmiech. Sally i Ella nie zwracały uwagi na tłum fotografów i blaski fleszy skupione na sobie. Płakały, a gdy tylko trochę się wyciszyły, Sally powiedziała tylko, że chce wrócić do domu. Niestety Ella dość szybko musiała rozwiać to marzenie, gdyż do czasu procesu dziewczynka musiała przebywać w schronisku dla dzieci mieszczącym się w New Jersey. Jednak jej myśli odbiegły w innym kierunku, gdy zobaczyła Susan z małą Dianą, która wyglądała jak ona na zdjęciach z dzieciństwa. To krótkie spotkanie musiało im wystarczyć na jakiś czas. Mogła ją odwiedzić jedynie matka, by nie stresowała się przesadnie przed procesem. Dziś, mam nadzieję, nikt nie wpadłby na pomysł separacji od najbliższych w tak ciężkim wypadku. Dziewczynka czuła się na szczęście w ośrodku dobrze, brała udział w codziennych zajęciach i czekała na szybki powrót do domu. Podróż LaSalle'a na miejsce nie była już tak wygodna, ze względu na zagrożenie musiała odbyć się pociągiem. Podróżował on w eskorcie Marshalla Thompsona i Wilfreda Debe, co nie było spełnieniem marzeń żadnego z mężczyzn. Podróż była długa i męcząca.
Mężczyźni dotarli na miejsce wczesnym rankiem 1 kwietnia i aby uniknąć prasy, wysiedli na wcześniejszej stacji, na której czekał na niego prokurator, do którego zwrócił się słowami: zaopiekuj się Sally. Cohen nie pozostał mu dłużny, stwierdzając zgodnie z faktami, zaopiekuję się nią lepiej niż ty. LaSalle z miejsca trafił na przesłuchanie, podczas którego okazało się, że broniący go prawnik nie ma uprawnień w stanie Kalifornia. Prokurator zapewnił mu opiekę prawnika z urzędu, jednak mężczyzna nagle zmienił zupełnie front, przyznając się do winy, bo jak to ujął, nie chciał nagłaśniać niepotrzebnie sprawy, co krzywdziłoby Sally. Tak więc 3 kwietnia odbyła się sprawa, na której obecna była Sally pod opieką detektywa. Po przyznaniu się mężczyzny Hugh Rocco miał ułatwioną sprawę, zresztą nie tylko on. Sally nie musiała ponownie zeznawać. Frank LaSalle został skazany jeszcze tego samego dnia na nie mniej niż 30 i nie więcej niż 35 lat więzienia za sprawę porwania. Dopiero po odbyciu 3/4 wyroku mógł starać się o zwolnienie warunkowe. Dostał też dodatkowy wyrok 2-3 lat za pierwotne oskarżenie o uprowadzenie oraz tyle samo za naruszenie warunków zwolnienia warunkowego. 5 kwietnia mężczyzna rozpoczął odbywanie wyroku w więzieniu stanowym w Trenton. Po rozprawie dziewczynka zapytała, czy może już wrócić do domu, jednak ostateczna decyzja należała do sędziego. Już 4 kwietnia Ella mogła zabrać córkę do domu, jednak Cohen doradził im zmianę miejsca zamieszkania i danych osobowych ze względu na szum medialny. Polecił jej też wsparcie Alfreda Jazz, dyrektora katolickiej organizacji, który mógłby pomóc wrócić jej do normalnego życia. I tak Sally wraz z Ellą wróciły do domu o 13:45, gdzie czekały na nich tłumy dziennikarzy. Tego dnia przemknęły prosto do domu, by na nowo budować życie. I zasadniczo moglibyśmy tutaj skończyć historię, jednak życie Sally nie oszczędziło jej. Co prawda powoli wracała do siebie, wakacje spędziła w Panaros przy wsparciu siostry i szwagra, jednak Ella nie zdecydowała się m.in. na zmianę danych osobowych czy chociażby miejsca zamieszkania. Sally mimo to z radością czekała na rozpoczęcie nauki w 8 klasie i marzyła, by zostać kiedyś lekarką. Było jednak w niej coś melancholijnego. Nie wracała do tematu z okresu, gdy przebywała z Frankiem, nie poszła też na terapię. Również jej relacje z rówieśnikami były dość trudne, a chłopcy jej dokuczali. Nie widzieli w niej ofiary, a łatwą dziewczynę. Niestety mentalność, brak edukacji, terapii niosły za sobą konsekwencje. Na szczęście Sally trafiła na kogoś w swoim życiu, kto mimo popularności wśród rówieśników w nosie miał opinię innych. Carol była przyjaciółką. Przyjaciółką idealną, taką, która wspierała Sally i była zawsze przy niej bez względu na to, co myśleliby o tym inni. Jednak niestety nie był to koniec historii Sally. Latem 52 czekały ją duże zmiany. Rozpoczęcie szkoły, Woodrow Wilson High School, nowi znajomi, może pozna chłopaka. Przynajmniej na to liczyła. Ale zanim to miało nastąpić, 15 sierpnia wraz z Carlą pojechały na weekend do Wildwood. Chciały się pobawić, potańczyć, wyjść do klubu. Każdy w mieście miał na tę okazję fałszywe dowody osobiste. Sally nie planowała jednak pić alkoholu, po prostu bez dowodu nie weszłaby do żadnego klubu. Wszystko zdawało się być idealne. Poznała przystojnego chłopaka Edwarda Johna Bakera, zauroczyła się i zapytała Carol, czy obrazi się, jak zostanie z chłopakiem na całą niedzielę. A ta musiałaby w tym wypadku wrócić sama. Jednak Carol nie miała nic przeciwko. Sally spędziła cały dzień z chłopakiem spacerując, trzymając się za ręce i rozmawiając. Późnym wieczorem wsiedli do auta. Koło północy znajdowali się 17 mil od Wildwood, gdy z drugiej strony dwupasmowej autostrady pojawił się samochód. Baker włączył światła mijania, trzymając obie ręce na kierownicy, aby utrzymać samochód na środku drogi. Wtedy przez blask zobaczył coś nadjeżdżającego z boku drogi. Niestety było już za późno na reakcję. Sally, jako jedyna z ofiar wypadku, odeszła na miejscu. Niestety, z powodu sfałszowanego dowodu początkowo podano, że ofiara miała 21 lat. Z czasem jednak rozpoznano, że to właśnie 15-latka. Jej obrażenia były tak dotkliwe, że to nie Ella, a właśnie Al Panaro rozpoznał dziewczynkę, choć również dla niego był to koszmarny widok. 4 dni po jej śmierci, 22 sierpnia, odbył się pogrzeb w domu pogrzebowym Frank Leonard. Zebrało się tam ponad 300 osób. Swoją drogą jest to kolejna historia, gdzie po śmierci widzimy tłum ludzi. Tłum, którego zabrakło za życia dziewczyny. Jedyna Carol, której serce pękało na milion kawałków w cierpieniu, siedziała sama. Pogrzeb dziewczynki na cmentarzu Emily's Hill przeznaczony był jedynie dla najbliższych. Frank LaSalle wysłał kwiaty, które jedynie potęgowały ból rodziny i przyjaciół.
Rodzina miała złamane serca, a Karol jeszcze przez tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego nie pojawiła się w szkole, a czekają jeszcze oglądanie aroganckiego podejścia do sprawy Bakera, który mimo kilku uchybień nie poczuwał się do odpowiedzialności za wypadek. LaSalle zaczął odwoływać się też od wyroku, wielokrotnie tłumacząc, że dziewczynka była jego prawdziwą córką, jakby otrzymał przyzwolenie na snucie tak chorych teorii po jej śmierci. Na szczęście mężczyzna nigdy nie ujrzał już świata na wolności. 22 marca 1966 roku zmarł na miarzyce w więzieniu stanowym w Trenton. Moi kochani, kończąc już nieco tą przedługą historię Sally, po pierwsze przypominam o tym oczywiście, że jestem na Buy Coffee i można mnie doraźnie wesprzeć, za co będę ogromnie wdzięczna, bo właśnie zaraz przejdę do źródeł, a tutaj historia no, jest już dość ciekawa, ponieważ jeśli chodzi o źródła, które oczywiście będą w przypiętym komentarzu, pragnę zwrócić szczególną uwagę na fakt, że jedynym rzetelnym źródłem do tematu obecnie jest książka The Real Lolita, The Kidnapping of Sally Horner and the Novel That Scandalized the World. Sorry, Wayman. Tak, przepraszam za mój spontaniczny, koślawy angielski, ale ta książka wydana jest jedynie w języku angielskim. Jak słyszycie i zdarza wam się mi przypomnieć, no mój angielski idealny nie jest. Więc docencie, nie było łatwo, troszeczkę mi to zajęło, ale trudno było mi sięgać tylko do tych ogólnodostępnych źródeł internetowych, które po prostu opierają się tylko i wyłącznie zazwyczaj gdzieś tam na tej książce. Lub są, uwaga, skopiowane z poprzednich artykułów, bo wiem, że była taka mała afera w związku z tym, że podcasterzy są przecież złodziejami, to tylko wam tak powiem, że sporo artykułów powstaje na zasadzie kopiuj-wklej. Więc byłoby nieuczciwe mówić wam, że korzystałam z nie wiadomo jakiej ilości źródeł, bo zwyczajnie tych źródeł w sprawie nie ma, no nie stać mnie też na podróż do Stanów, żeby grzebać po tych wszystkich archiwach, za co ogromnie was przepraszam. Moi kochani, przede wszystkim nie dlatego Nabokov napisał swoją książkę, żebyśmy nie wspominali historii Sally Horner. Ta książka miała być ostrzeżeniem przed koszmarnym zachowaniem mężczyzn i miała być o tym, że bez względu na to, jak bardzo zrozumiemy sprawcę, nie ma to służyć usprawiedliwianiu jego czynu. Także moi kochani, mam nadzieję, że historii słuchało wam się dobrze, o ile tak można powiedzieć o tak ciężkiej historii i zapraszam was na inne moje social media, linki macie oczywiście w opisie. Pozdrawiam, mówiła wasza Beata. Postaw kawkę, bądź jak Kinga.